Świadectwa Rabinów o Jezusie, Mesjaszu. Specjalne wydanie wypowiedzi Rabinów Żydowskich, opublikowane przez Good News Society, Johannesburg, Południowa Afryka. Rabbi Philip Philips. Philip Philips miał szczęście, co się często zdarza Żydom, pochodzić z pobożnej rodziny. Stąd dość wcześnie poznał literaturę swego narodu. Później został rabinem w jednej z synagog Nowego Jorku. Pewnego razu, w piątek wieczorem wchodził do synagogi akurat w momencie, gdy kantor śpiewał słowa, o oblubienico, przywitaj oblubieńca. Przez syna Jessego z Betlejem przychodzi zbawienie mej duszy. A Filip bardzo tego zbawienia pragnął i ciągle bał się, że mógłby nie zostać zbawiony. Szukał więc ucieczki w swoich książkach, czytając po kolei wszystkie pisma żydowskie, Mishne i Gemare, Mirdrasz Rabbach i Targum, aramejskie tłumaczenie Biblii, i wiele innych. Lecz nic nie mogło zaspokoić tęsknoty jego serca nigdzie nie mógł zdobyć informacji w tej sprawie, nie miał komu zaufać, myślał o członkach swojej kongregacji, gminy, lecz nie znajdował kogoś takiego, kto mógłby mu pomóc, a przecież mógł być posądzony o chęć odejścia od religii żydowskiej. Akurat w tym okresie jego lęku i wątpliwości w Nowym Jorku działał nawrócony rabin Jakob Freshman, który był kierownikiem misyjnej placówki nawracania Żydów na chrześcijaństwo. To on dostąpił przywileju przyprowadzenia wielu dusz żydowskich do Zbawiciela dzięki swej gorliwości. Filip Filip spoczął się tym zaintrygowany, ale nie mógł ryzykować wizyty w dzień. Wiedział, że byłoby to dla niego, jako rabina, niebezpieczne, jawnie złożyć wizytę. Zatem postanowił pójść tam późną nocą, ale niestety na swojej drodze spotkał dobrze znanego Ewangelistę de Elemudiego, Z którym przyjaźnił się od dawna. Przywitali się bardzo przyjaźnie i tamten zapytał go: Rabbi co cię zmusza do wychodzenia o tak późnej porze? Filips odparł, że idzie do księdza Freshmana. On teraz wyjechał na misyjny objazd. Powiedział Mudi: Nie będzie go kilka tygodni. Potem, jak opowiada Philips, Mudi powiedział: Rabbi, dlaczego nie siedzisz w domu i nie spożywasz z radością uczty przy Twoim stole? Przyjacielu, widzę, że jesteś niespokojny. Przeczucie mówi mi, że jesteś nikodemem. W tym momencie spostrzegł, że trafił w sedno i zawołał z radością: Chwała panu! Oświadczył też, że on i doktor Rozfali, ceniony lekarz, modlili się o jego nawrócenie. Prosił go, żeby przeczytał Nowy Testament, lecz Philips odmówił, obawiając się prześladowań, gdyby Żydzi o tym usłyszeli. Ale Mudi nie rezygnował łatwo i ofiarował rabinowi Nowy Testament, który miał przy sobie, prosząc, żeby Filips przeczytał pierwszy rozdział Ewangelii Mateusza ten jednak stwierdził że nie mógłby uwierzyć w Jezusa którego przyjął Mudi lecz w końcu wziął książkę i jakiegoż dokonał odkrycia spodziewał się znaleźć tam fontannę pychy samolubstwa nienawiści i gwałtu lecz zamiast tego znalazł miłość pokorę i łagodność Zamiast kamieni znalazł perły, tam gdzie obawiał się cierni, tam róże rozsiewały swój zapach. Gdzie nastawiał się na czytanie o ciężarach życia, czytał o błogosławieństwie, zmartwychwstaniu i skarbach nieba. Teraz był w stanie zrozumieć opowiadania Starego Testamentu w cudownym świetle nowego. Tak jak Bóg prowadził jego ojców w słupie obłoku na pustyni we dnie, a w słupie ognia w nocy, tak on widział w Jezusie przewodnika, który ma prowadzić nas, istoty ludzkie, po drodze zbawienia. Uświadomił sobie, że nie powiedziano mu połowy prawdy i uwierzył w Jezusa jako zbawiciela, w nim też ujrzał odkupiciela Izraela i całego rodzaju ludzkiego uniżył się z tego powodu i przyszedł do Jezusa jako biedny grzesznik, który nie zasługuje na nic, a może jedynie prosić o łaskę. Wierzył we wszystkie Boże obietnice i wreszcie mógł zrozumieć słowa Izajasza. Izajasza rozdział 53, wersety 4 i 5. On wziął na siebie nasze. Jesteśmy uzdrowieni. Wkrótce otrzymał swój udział w prześladowaniu, przyjaciele nie zrozumieli go, jego wyznanie wiary chrześcijańskiej zostało nazwane zaślepieniem, ludzie pytali go, jaką sumę otrzymał za przyjęcie chrześcijaństwa. Bardzo go to bolało, ale wiedział, że nie może spodziewać się od nich niczego innego. Najbardziej przykry cios przyszedł od matki. Napisała do niego. Filipie, już nie jesteś moim synem. Spaliliśmy twoją podobiznę, opuściłeś wiarę twoich ojców i synagogę dla oszusta Jezusa. Dlatego będziesz przeklęty. List ten zranił go głęboko chociaż wiedział, że Żyd, który pójdzie za Jezusem, musi porzucić wszystko. Im hardziej jego współbracia nienawidzili go i gardzili nim. Tym bardziej on ich kochał i modlił się za nich. Już po trzech tygodniach zdobył się na wysłanie matce pełnej miłości odpowiedzi i ciągle tęsknił za dniem, kiedy będzie mógł dać świadectwo o krzyżu dla swoich najbliższych. Jego jedynym pragnieniem było wówczas stanie się duchowym sługą wiary i głoszenie ewangelii Jezusa Chrystusa. Pragnienie to zostało. Dzięki Bożej pomocy, zrealizowane, i przez wiele lat były Rabin wiernie służył swemu mistrzowi. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.